Olga Sipowicz, znana jako Kora, Kamil Sipowicz i ich książka zatytułowana Ramona, Milo, Babo i 56 innych zwierząt to bohaterowie spotkania, które odbyło się 21 października w hotelu Arte. Spotkanie z Korą i Kamilem Sipowiczem było promocją książki autorstwa dwójki artystów. Książka jest zbiorem filozoficznych opowiastek o relacjach między ludźmi i zwierzętami. To głównie zwierzęta są bohaterami książki. O miłości, zwłaszcza do czworonogów, o ucieczce od wielkomiejskiego zgiełku i o swoim życiu na roztoczu opowiadał autor tekstów publikacji Kamil Sipowicz. Była zima, był grudzień i jakoś tak bardzo blisko byliśmy naszych zwierząt, byliśmy sami i zbliżyliśmy się do zwierząt. Żona była wtedy w takim okresie rehabilitacyjnym, powiedziałbym. Wychodziła z choroby i ta zwierzęcioterapia jakoś się sprawdziła. I postanowiłem opisać tę konkretną sytuację, ten czas, naszą miłość do zwierząt. W obu kierunkach, mam nadzieję. Kora, autorka ilustracji do książki, na spotkaniu więcej uwagi poświęciła sprawom bardziej przyziemnym niż filozoficzne rozważania na temat relacji ludzi i zwierząt. Gdzie są naprawdę dobre ciastka? Gdzie jest naprawdę dobry chleb? Takie podstawowe pytania. Współorganizatorem spotkania było stowarzyszenie Wszystko Gra.